Jest tak piękne, że mi trudno porównywać, tak bym miała powiedzieć, co jest piękniejsze, jeden metr czy jeden kilogram czegoś. Także to są nieporównywalne wrażenia. Ale tak sięgając najdalej, tutaj pani Ewa pewnie miała też takie dylematy jako dziecko, bo to są i imieniny, i wielkie święto, czyli ja z moim bratem Adamem na dodatek, my zażądaliśmy prezenty na imieniny rano.